Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt zabrać głos w punkcie procedowanym dzisiejszego porządku obrad. Pan minister spraw wewnętrznych i administracji, wypełniając zobowiązanie zawarte w ustawie, przedstawił sprawozdanie, w którym w szczególności znalazły się informacje o wydanych zezwoleniach, ich rodzaju oraz terytorialnym rozmieszczeniu nabytych nieruchomości. Przedłożył również informacje na temat transakcji w nieruchomościach dokonanych przez obywateli m.in. państw Unii Europejskiej. Należy przypomnieć, że co do zasady obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, ale w sprawozdaniu przedłożonemu przez pana ministra, jak już wspomniałem, znajdują się również informacje o transakcjach dotyczących nieruchomości nabytych przez obywateli, którzy nie muszą uzyskać zezwolenia u ministra właściwego. Z przedstawionego dokumentu wynika, że w 2019 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło 767 wniosków o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach. W porównaniu z rokiem 2018 odnotowano 19-procentowy wzrost liczby wniosków. Jest to poziom wzrostu, który jest stały od kilku ostatnich lat. Spośród wniosków o udzielenie zezwolenia ponad 400 dotyczyło nieruchomości gruntowych, 108 zezwoleń zostało wydanych na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych, a 171 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych. We wszystkich tych zestawieniach przeważającą grupę stanowili obywatele Ukrainy. Widać, że obywatele tego państwa coraz bardziej wiążą się z Polską, między innymi poprzez zakup nieruchomości. Należy nadmienić, że największe zainteresowanie zezwoleniami na zakup nieruchomości gruntowych przez obywateli państw trzecich dotyczyło województwa lubelskiego i mazowieckiego, a pod względem kryterium zakupu lokali było to województwo pomorskie i zachodniopomorskie. Podstawowym źródłem informacji, o tym już mówił pan minister, o nabytych przez cudzoziemców nieruchomościach są dla ministerstwa wypisy aktów notarialnych przesyłanych przez notariuszy. Na notariuszy nałożono obowiązek przesyłania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wypisów takich aktów. Jak wynika ze sprawozdania, dużą niedogodnością dla systemu jest opóźnienia, nawet kilkuletnie, przesyłania tych dokumentów. To tworzy oczywiste problemy. W roku 2019 w stosunku do 2018 liczba aktów przesyłanych przez notariuszy po terminie niestety wzrosła. Jak wynika z wyjaśnień, podjęto już za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiednie środki dyscyplinujące w stosunku do notariuszy. Myślę, że ważne jest, żeby zaznaczyć w tym miejscu, że problem został zauważony, jest w trakcie rozwiązywania. Druga część sprawozdania dotyczyła obywateli państw przede wszystkim Unii Europejskiej, którzy co do zasady nie muszą ubiegać się o zezwolenie i to oni stanowią główną grupę osób, które nabywają w Polsce nieruchomości. Jak wynika z przedstawionych informacji, w zdecydowanej większości grunty zakupione przez tę grupę są przeznaczone na inwestycje, ale też na cele mieszkaniowe. W tej grupie transakcji w porównaniu z 2018 rokiem odnotowano 4-procentowy wzrost liczby dokumentów od notariuszy i ten wskaźnik jest podobny na poziomie ostatnich kilku lat. Z danych zgromadzonych wynika, że w roku 2019 najwięcej nieruchomości gruntowych nabyli nasi zachodni sąsiedzi, a w przypadku, zresztą podobnie jest w przypadku zakupu przez osoby prywatne. Niezwykle ważne jest, aby monitorowanie odbywających się transakcji z udziałem cudzoziemców, zarówno tych, którzy muszą posiadać zezwolenie, jak i tych, których zakup jest rejestrowany, odbywało się w sposób rzetelny i na podstawie danych aktualnych. Dlatego też Klub Prawo i Sprawiedliwość przyjmuje pozytywnie wszelkie działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Sprawiedliwości, które w tym obszarze dyscyplinują notariuszy. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości rekomendujemy przyjęcie sprawozdania. A panu ministrowi chciałem bardzo podziękować za przedstawienie dokumentu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.